Witajcie! Cześć, dzisiaj zajmuję się glebogryzarką, no ale w związku z tym, że pan Marek zabrał 60 do siebie do domu, no to muszę uruchomić ciepcioka. No, a tu akumulator padł i też masa za bardzo nie miała prawa mieć ładowania, bo przewód, znaczy śruba, która była przykręcona, wychodzi palcami, że przeniosę dalej, a nie wiem, tu najwyżej się to w wolnej chwili ogarnie. No, szczerze mówiąc, to wolałbym drugiego ciepciaka uruchomić, tego, tylko że też nie ma 60, to nie ma jak go napompować. Ale ten ma kabinkę, to kurczę, by się fajnie robiło. No. Ten to fajny. No, teraz już pomału śniegi topnieją. Także kurczę, no niedługo znowu będzie można ruszyć. Tylko niech pan Marek 60 przywiezie, bo kurczę, to nic z tego nie będzie bez 60. No, dobra, jak wsadzę ten akumulator, to najwyżej wtedy coś jeszcze się nagra. No a poza tym to byłem wczoraj też na rowie zobaczyć tam, gdzie z panem Markiemśmy wodę spuszczali, no to dosyć konkretnie poziom wody się obniżył w rowie, no ale w związku z tym, że roztopy i tak dalej, no to na polu jest dosyć dużo wody. No ale tam teraz puszcza to po schodzi to wszystko. Jak w rowie już jest tak nisko, to już myślę, że to pójdzie na spokojnie ta woda. No dobra, ja sobie kręcę, a coś tam w międzyczasie nagram jeszcze dodatkowo. No, także pogoda zaczyna pomału się poprawiać. Coś tam słońce wychodzi. W ciapku coś hydraulika odmówiła posłuszeństwo. Ani tura nie uniesie, ani podnośnika. Z turem to co jeszcze poradziłem, bo go podniosłem tu na otworach. Także nie dotyka ziemi i można jechać. No ale podnośnik nie podniesie, a teraz go zostawiłem, żeby sobie pochodził w końcu trochę. Tak na wolnych obrotach akumulator, żeby się też doładował i co? I no i żeby się trochę rozruszał, bo stoi kurczę tyle czasu. Też myślę tego odpalić w końcu. Żeby też sobie trochę pohasał, bo już też co wiem, to dawno nie palony był. No kurde, to najfajniejsze te zegary są. No i kierę. Jeszcze nawet napis widać na nim. No ale w glebogryzarce ta resztę zębów, które mam, to muszę poskręcać. Tutaj dwa takie tutaj pracuję jeszcze dodatkowe dwa koła, które są zarazem dystansem i zmianą prędkości obrotowej glebogryzarki. Że inne rozmiary tych kół i po prostu teraz jest przełożenie na prędkość, że szybciej ona działa, a drugie to jest na siłę, że silniejsza będzie trochę. No i to jeszcze dodatkowo do tokarza zostały oddane dwa swożnie, na których te drugie koła pracują. No, na których te koła pracują. Muszę je odebrać od tokarza, a dzisiaj to skręcę resztę tych zębów i w końcu będzie można tym coś podziałać. Przynajmniej na tym, gdzie wtedy pan Marek orał, to myślę, że tam można wjechać na spokojnie tym sprzętem. Że jakoś sobie da radę, no bo tu kurczę i tak chaszcze, to chyba też pług dzisiaj poskręcam, jak mi się w miarę czasowo obrobię, to skręcę ten pług i będzie można zaczynać wyrywać, bo śnieg potopniał. Także już całkiem. A przy okazji też mogę zrobić testy tego klucza, no zobaczymy jak sobie poradzi ze skręcaniem.
Wiadomo, że dociąganie to tam dla pewności zrobię dłonią, no ale tak to można tym rzucić. O, tutaj widzę, że jeszcze ma taki ochronny jakiś plastik, ale nie wiem, czy to ma być, nie? Taka nakładka. No dobra, na razie nie przeszkadza, niech sobie będzie. Dobra, może mi się uda jakoś zamocować telefon. Kurczę, jednak z telefonu cały czas nagrywam. I jakoś bo tam z tego, co tam widziałem w komentarzach, to też wiele osób chciało, żeby zrobić takie testy tego klucza. No to może nie jakiś wielki test, no ale jakąś tam okazję do wykazania się ma. No dobra, to do później. Cyk. Ale kurczę, powiem szczerze, że normalnie w szoku jestem z tym kluczem, bo tak kurczę miałem jakieś no tak dosyć negatywne nastawienie początkowo, jak go oglądałem, co do tego, jak on będzie kręcił, ale naprawdę myślę, że tak na 100-120 Nm to kręci spokojnie. Jak będziemy w 60 tej czerwonej robić, no coś tam przy niej, wtedy będę miał klucz dynamometryczny, to zmierzę, ile on jest w stanie na maksa dociągnąć. To tak chyba będzie najlepsze sprawdzenie dla was, ale te, co dociągałem ręką, to spokojnie w stanie odkręcić. Dokręca też mocniej, więc naprawdę fajnie się spisuje. No i wiadomo, o wiele szybciej praca idzie też przy takim przy tej pomocy, a przy okazji jest mały, nie jest tutaj, ile on tutaj ma, powiedzmy, no tak do 15 cm mniej więcej długości, także fajnie tu wchodzi, naprawdę jest całkiem praktyczny klucz i się chyba aż zastanawiam, czy sam sobie nie kupić takiego, bo tak jak za taką cenę, to tam żadna kasa, a ułatwia dużo. Tak wiadomo, w warunkach warsztatowych, no to pewnie na dłuższą metę używanie, no to by tam średnio się spisało, bo to wiadomo, jednak na baterię to na baterię. Pneumatyczny jednak cały czas mamy pełną moc i tak dalej, nie ma tam martwienia się o tę baterię. No ale tutaj przy takich domowych pracach to myślę, że jak najbardziej, czy tam po dłubaniu sobie przy maszynach, jak najbardziej się spisuje. Nie, myślę, że jeszcze sądzę, że w tym tempie, jak mi to idzie skręcanie dzisiaj z tym kluczem, no to jeszcze ten półkład skręcam, ale chyba tylko tylne, chyba tylko jeden lem już założę, ten tylny, chyba lepiej będzie do wyrywania. A przy okazji będzie daleko odsunięty od ciągnika, także będzie po prostu lepiej podjeżdżać. Albo nie, albo może dwa na próbę założę, bo tam w sumie brzozy są pognite, to może i da radę, także dwa na raz. A ewentualnie jakby było za ciężko, no to albo by nie dawał rady, no to wtedy by się odkręciło, to nie problem, nowe śruby to będą, także żaden problem to odkręcić wtedy. No, ale też myślę te śruby trochę poskracać, bo one tak około 1,5 cm są za nakrętką. No i żeby po prostu nie łapał jakieś tam śmiecia, no nie? Żeby się nie plątało to. I tak myślę je poskracać trochę tak do, żeby 0,5 cm około wystawało poza nakrętkę. I to w zupełności wystarczy. Nie ma potrzeby, żeby aż tyle to wystawało. No 25 sobie cały czas chodzi, żeby się naładowała w końcu trochę, bo też kurczę tam przez tą masę też słabą, no to dosyć to no nie miało prawa ładowania mieć, no bo kurczę tam śruba to tak palcami wyjechała mostu, także też trzeba będzie
w wolnej chwili się zająć tym, bo też za krótka ta śruba po prostu była. Bo nie wiem, tam drugą, następną wykręciłem, to miała około 4 cm, a ta nie wiem, 3 chyba. No to widać na tej, co 4 centy miała, że to dopiero tam głębiej gwint jest, bo ona, no to tego typu śruba była. No, tego typu. Także może ona po prostu nie sięga do tego gwintu i dlatego tak zrypanie tam jest, no ale teraz przynajmniej widać, że jest przejście masy porządne, bo tam wyczyściłem i przewód i na moście i na tym, na podnośniku też wyczyściłem ten styk, także teraz sądzę, że będzie całkiem, no przynajmniej powinien mieć ładowanie, ale jeszcze jak tam pan Marek wróci, to też paski mu trzeba wymienić, bo tam wiedziałem, że te paski to już takie bardzo liche są i ponaciągać to odpowiednio. No i co, no i też w lato trzeba się brać za 25 tą drugą, bo tamto to naprawdę fajny sprzęt. Sam mam niedaleko siebie 25, albo 28, nigdy nie miałem okazji podejść bliżej do niej. A właśnie też w podobnym stanie jest jak ta, jak właśnie ta cała oryginalna, czyli to z masą 25. No i nie mam pewności, czy to jest 25 czy 28, bo też kurczę nie miałem czasu tak pooglądać, no ale wydaje mi się, że to jest 25 tamto. I tak myślę, iść zagadać do gościa, może kurczę go odsprzedał za jakieś nieduże pieniądze, bo ona stoi cały czas, jedynie co jakiś tam czas wyjeżdża. To zawsze będzie przy czym podłubać. No tyle, że ja tu usiąłem się. Garaż no, mam o wiele większy i ogrzewany. No ale tato mi się akurat podoba, bo jest w całkiem fajnym stanie, oryginalne i tak dalej. No tutaj jeszcze w tym bobrowniku muszę tutaj uszczelnić, chyba tutaj spod tego cieknie i spod śruby też cały czas ropa kapie, dlatego ona też ciężej pali, bo się za powietrze widać, że teraz kapie tutaj ropa. No, też nie wiem, bo tam pan Marek tą maskę dał do malowania i nie, do blacharza na razie, także tutaj jeszcze w tym bobrowniku muszę tutaj uszczelnić, chyba tutaj spod tego cieknie i spod śruby też cały czas ropa kapie, dlatego ona też ciężej pali, bo się za powietrze widać, że teraz kapie tutaj ropa. No, też nie wiem, bo tam pan Marek tą maskę dał do malowania i nie, do blacharza na razie, także także fajnie by było założyć na tą, żeby to wyglądało w końcu jak 25, a nie 30, jak niektórzy myślą widząc maskę od 30. No bo tak ułomnie trochę to wygląda z tą maską. Ale też czekam na lato, to w końcu zatorkami się też zajmiemy, bo też już kurczę tyle, tak długi postój one zaliczyły te zatorki, masakra. Przydało się je poskładać, ale nie wiem, nie pamiętam, który miał być ostatecznie złożony, ale wydaje mi się, że chyba ten to był. No chyba ten, tak mi się wydaje, ale nie mam pewności, wiem, że chyba do tego albo do tego, ale raczej do tego mam oś przekładać, która była przy tamtym. Oj kurczę, zamiany tych osi jeszcze też jest parę,
Pan Marek mówił mi, ale nie pamiętam, mam tam gdzieś to opisane, która kość do którego ma iść, ale już tak z głowy to nie pamiętam. A też tu rębak się niektórzy pytali, to rębak stoi. Nie wiem czy on. A nie, był raz w użyciu. To tak pamiętam z filmów. Teraz tam w użyciu był. Ale nie wiem, czy będziemy z panem Markiem rąbać, to znaczy mielić te gałęzie wszystkie, co tam wywozimy na razie, czy nie? No tak to ogólnie fajny sprzęt, ale kurczę, jednak sporo czasu i tacy trzeba te zetory, żeby to poprzywracać do jakiegoś stanu używalności. To jednak już drugi postój zaliczyły. No ale tak przynajmniej z mojego punktu widzenia, no to nie wiem, no ten mi się wydaje najbardziej taki używalny, no i tamten, bo temu to dużo brakuje do poskładania. Tu pompy wody widzę, że nie ma. Może też ma tam delikatne braki, no ale no nie wiem, wydaje mi się, że w ładniejszym stanie jest niż ten, jak tak patrzę na nie. No ale jak pan Marek wróci, to w końcu 60 odzyskam, to będzie można znowu coś tam podziałać na polu, bo śniegi dosyć bardzo szybko topnieją. No, także będzie w końcu można coś tam zacząć działać, a jak pług poskręcą, to w ogóle będzie można spróbować wyrywać tych pniaków. No. Tak, tu oliwa. Jest oliwy. Nawet stan. Dobra, na razie to by było tyle. Ale nie wiem, pewnie pod koniec albo gdzieś tam jak pług będę skręcał, to pewnie gdzieś tam coś jeszcze nagram dodatkowo. A na razie tu muszę poskręcać tą glebogryzarę do końca. Ale kurczę, powiem szczerze, że ta glebogryzarka tyle waży, że nie wiem, czy taka 25 by ją dała radę podnieść. No kurczę, jak ona stoi tutaj na dwóch pniakach, no żeby na zębach nie stała po prostu, na dwóch pniakach i kobyłce, kurczę, no jedną stronę nawet podnieść, to naprawdę waga jest konkret tej glebogryzarki. Także no 60 będzie miała co robić. Mam nadzieję, że da sobie radę jakoś w miarę z nią, bo no jest, ciężka jest. Myślę, że pod tonę to ona podchodzi w całości. No, dobra, na chwilę obecną byłoby to tyle. Ja sobie dalej kręcę. A tutaj też jest ten świder zrobiony z mostu od żuka. No, od żuka. No i jak będziemy robili ogrodzenie, to też tym właśnie świdrem odwierty na słupy będziemy robić i grodzić tamte pole. No ale najpierw chcemy doprowadzić te pole do jakiegoś stanu używalności, że można było posiać i dopiero zacząć grodzić, bo co by nie było, żeby zdusić to ten cały chwast, co tam jest, i no nie wiem, chociaż żeby w przyszłym roku już tak normalnie posiać jakieś zboże. Bo nie wiem, czy tam na części żyto nie będzie posiane, bo coś tak pan Marek wspominał, że tam chyba na tym kawałku, co był uprawiony i przeorany, co tak talerzową tam ostro atakowali wtedy tym fendem, to tam chyba tak najbardziej sensowne dla mnie jest sadzenie jakichś zbóż. No bo tak to kurczę, na razie tu, gdzie te gałęzie zbieramy i korzenie mam do porywania, no to no nie widzę tego. No ale mam
Znaczy nie widzę, no nie widzę zasiewu zboża, bo coś na pewno zostanie tam posiane w tym roku już, żeby to kurczę w końcu ruszyło ta ziemia, no bo już tyle lat to stoi. O, tu kurczę. Żeby to kurczę w końcu ruszyło ta ziemia, no bo już tyle lat to stoi. O, tu kurczę. A już nie widać roku produkcji na bronach. No ale kurczę, pan Marek to w ogóle chyba 3-4 pary bron ma. A nie wiem, jak będę miał wolną chwilę, to spróbuję tą 25 odpalić, bo to trochę temperatura, no trochę jest cieplej po prostu, to może zagadać. Coś tam ona napięcie ma, bo jak statykę się przekręci, no to się kontrolki zapalą, no ale zakręcić już nie jest w stanie, bo akumulator tam trochę klęk. No tutaj już wszystkie prawie skręcone, brakło dwóch śrub i czterech nakrętek tutaj, ale jeszcze to jedno muszę spawać, żeby to kurczę dało radę przykręcić, ale to już jak 60 będzie i przy okazji się wtedy pospawa to mocowanie do sprężyny. No a teraz idę poskręcać ten pług. Jeszcze chwilę czasu zostało. A jeszcze kurczę, nadmiary z tymi blachami są. Nie wiem, czy to pan Marek po prostu więcej zamówił, czy się machnęli oni. Ale jest jeszcze. Bo ile? 5 sztuk zostanie. No, ale zawsze będzie to na zapas. Gdyby się coś tam urwało. Zaraz zgaszę 25. I zobaczę, opa, czy odpali, czy nie. A to w sumie mogę od razu. Będzie wszystko nagrane na wizji. Mam nadzieję, że zagada to w końcu. Paskudztwo. Że ten akumulator coś się naładował, chociaż trochę. O, naładało się. Chyba, że przycisk. Nie no, przycisk. No, no to nie ma ładowania to. Albo akumulator to takie zwłoki już. Ale trudno, pan Marek będzie coś podłączył. Ten jego duży prostownik to powinien ogarnąć temat. Pogoda się całkiem ładnie ogarnia. Słońce świeci. Także fajnie potopnieje to wszystko dziadostwo, co zostało. No, no i trochę. Dobra, ja na razie kończę, muszę to pozabierać i idę tam kręcić ten pług. Ja może nagram, jak będę to skręcał. Dobra, to na razie. No, także pług poskładałem, znaczy poskręcałem bardziej. Dostał nowe śruby, aż kurczę odświeżyły go całego. Nawet klucz dał radę go poskręcać, o dziwo, no ale wiadomo, trzeba tam przy już tak dużych śrubach, bo to 3 dziechy, jeszcze samo kontrujące jakby były zwykłe, no to tam myślę, że na spokojnie by dociągnął tak konkretniej, no ale że to samo kontrujące to dosyć spory opór stawiają, no także także jeszcze i tak muszę je dociągnąć tak dla pewności. No, no i jak pan Marek 60 odda, to będzie można próbować coś, ten pług, jak to on sobie będzie radzić. Tylko trochę odkładnie wyczyszczę i tutaj śruby chyba uzupełnię. Tu 2 sztuki są urwane. Po jednej na jeden. No i kurczę, może coś w końcu to ruszę. Będą orki z Majorki. No dobra, pogoda w sumie całkiem ładna się zrobiła, aż szkoda kurczę, że nie ma tej 60, bo można byłoby coś podziałać jeszcze dzisiaj, no tak to bez niej to już słabo. No tu zatorek wytargany, no muszę go sporo tam wcisnąć w lukę.
żeby tak nie stał na środku łąki. No, no jeszcze nawet całkiem oponki ma ten zatorek. Nawet ciśnienie trzymają. O tak, kurczę, to niestety jakieś pęknięcie tu ma od boku. A tu drugi wariator. A tu zawieszenie, które mam założyć chyba do czerwonego zatora, jeśli dobrze pamiętam. Ten, który ma zostać ostatecznie. Tu. Nie wiem w ogóle, do czego ma trafić to zawieszenie. Tu słychać? Nic nie słychać, tu rozebrany silnik. Częściowo, na pewno chyba głowicy tu nie ma, jeśli dobrze pamiętam. Coś tam kiedyś zaglądałem. No, ale z tego zatorka to nie wiem, czy coś będzie jeszcze. Chyba temu to sporo brakuje. Nie wiem, czy pan Marek uaktywni. No, ale tu kurczę, jak zaczep rozerwany w nim. Dobrze, musiał targać. Dobra, ja kończę na dzisiaj. Także do następnego razu. Na razie, cześć.